Witamy w pracowni tkackiej w Chrudzie, jednej z sześciu pracowni Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Dzisiaj zapraszamy Was do pracowni, żeby pokazać, jak wykonujemy perebor. Są to wzory zdobnicze stroju ludowego. Zapraszamy Was z tego powodu, że 9 lutego jest ogłoszony tego roku Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Pokażemy Państwu, jak się tka perebor. Tutaj nasza mistrzyni tkania, pani Zosia Jówko z Chruda, właśnie wykonuje pasek zdobniczy, perebor. Wykonuje się deseczką, przekłada niteczki. Jest to praca bardzo żmudna, trzeba mieć dobre oczy i cierpliwość. Możecie tutaj Państwo zaobserwować, jak wygląda właśnie tkanie pereboru. A sam perebor możemy podziwiać, tutaj są ze mną panie z zespołu, które są ubrane w stroje ludowe i mają właśnie na koszulach i fartuszkach perebory. Również ja tutaj na swojej koszuli, jak widzicie, mamy perebor, te jako element zdobniczy. Tutaj głównie wykonujemy perebory dla zespołów ludowych. Pani Zosia, nasza specjalistka, tka w pracowni, tka u siebie w domu, ma zamówienia, bo perebor jest modny nie tylko w strojach ludowych, ale też i w strojach współczesnych, są zamówienia indywidualne. Także cieszę się bardzo, że to tkactwo istnieje. Przybywa nam tkacze, co też bardzo nas cieszy. Może dzięki też naszym działaniom. W naszej pracowni prowadzimy zajęcia tkackie z dziećmi, z dorosłymi. Organizujemy warsztaty dla dorosłych, gdzie właśnie uczymy tkania pereboru od podstaw. Uczestnicy warsztatów uczą się osnuwać krosna, nawijać na wałek. Także wszystko jest od podstaw wykonywane, łącznie później z wykonaniem właśnie pereboru. Organizujemy też zajęcia pokazowe naszej pracowni, wyjeżdżamy na zaproszenia do różnych miast. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w wielu kiermaszach ogólnopolskich, jarmarkach. Bardzo dobrze się właśnie rozwija tutaj nasza współpraca z ośrodkiem w Białymstoku, gdzie uczestniczyliśmy w ubiegłym roku w festiwalu tkactwa. Byliśmy też w Lublinie, w Zakopanem, a chyba takim największym wyróżnieniem naszej pracowni był wyjazd za granicę. Tutaj panie wyjeżdżały na międzynarodowe targi w Njord. Uważam, że wielkim też wyróżnieniem dla naszej pracowni było umieszczenie nas i naszego działania w Atlasie Polskich Strojów Ludowych pod tytułem Klocki, Snutki, Perebory. Nasza pracownia organizuje, tak jak już wspomniałam, zajęcia tkackie z dziećmi. No wiadomo, w tej chwili ta sytuacja wygląda trochę inaczej niż zazwyczaj, bo nie mamy grup, ale przyjeżdżało do nas bardzo dużo grup na zajęcia tkackie. Były też zajęcia indywidualne. Mam nadzieję, że sytuacja się uspokoi, że wszystko wróci już szybko do normy. I że zaczniemy normalnie funkcjonować, że zaczniemy pracować tutaj, bo brakuje właśnie nam tego działania z dziećmi, że placówka po prostu jest zamknięta. Oprócz tkania tutaj w naszej placówce, w Klubie Kultury, prowadzimy też działania związane z upowszechnianiem twórczości ludowej, głównie przed świętami Bożego Narodzenia, przed świętami wielkanocnymi. Tutaj panie z zespołu pomagają w prowadzeniu zajęć z wicia palm naszych tradycyjnych, jak również pisania tradycyjnych naszych pisanek woskiem. Również jakieś stroiki, ozdoby świąteczne na Boże Narodzenie, jak łańcuszki, aniołki, jeżyki. Czy pokazujemy dawne zwyczaje, tradycje, jakie istniały szczególnie tutaj w naszym regionie. Do takich ulubionych są andrzejki, które były też praktycznie rokrocznie organizowane, ale też pokazujemy
dawne obrzędy w wykonaniu zespołów. Gościł u nas zespół z Dokudowa, gdzie był prezentowany obrzęd weselny, było pokazywane kiszenie kapusty, były obrzęd, jak to z lnem było, obróbka lnu i całe widowisko związane właśnie z tkaniem. Także nasz zespół już bardzo dawno, bo 20 lat temu prezentował widowisko Wigilia i odwitki. Także staramy się przybliżyć to, co dawne i też w języku, jaki dawniej istniał, czyli gwarą. Robimy, żeby ta tradycja istniała, żeby kultura ludowa nie zniknęła z mapy świata. No myślę, że nasze działania są dobre i idziemy we właściwym kierunku, tym bardziej, że są zainteresowani młodzi odbiorcy, bo przychodzą na zajęcia już maluchy, współpracujemy ze szkołą podstawową w Chrudzie, tutaj panie przychodzą do nas z chęcią, z dzieciakami na zajęcia, właśnie z dziećmi robimy, są lekcje biblioteczne, bo mamy tutaj bibliotekę w placówce, więc organizowane są lekcje biblioteczne, czytanie książek, ale też i od razu przy okazji jakieś inne działania związane z popularyzacją czytelnictwa, i przy okazji też i sztuki ludowej. Także chcemy łączyć wszystko, żeby szło we właściwym kierunku. Pani Zosia przebrała już tutaj dany wzór. Widzimy stojącą już deseczkę, tu już jest przebrane. Teraz za płochą wkładamy drugą deskę i ten przebrany wzór, jak widzicie, tutaj włożona jest deska szeroka, już za nicielnicami i ten wzór zakładamy tutaj sznureczek i on już będzie zaznaczony. A dlaczego tak robimy? Dlatego, że wszystkie te wzory są symetryczne i do połowy są przebierane i zaznaczane właśnie, a potem od połowy już nie przebiera deseczką, tylko zaraz później pokażemy. Podnosimy tutaj na tych sznurkach i wkładamy deskę i jak gdyby odwrotny proces będzie. Zakładamy sznureczek, już ten wzór mamy zaznaczony w tej chwili. Tak. Dany wzór też przekładamy tutaj już na pedałach. No i teraz podłóg tej deski zarzucam. To trzeba dwa razy, a czasami trzy razy ten sam element powtórzyć, czyli przerzucamy czułenko, o, żeby wzór był wyraźny. I teraz ja muszę położyć. Teraz deskę kładziemy. O, już widzimy. O. I teraz znów praca nogami, bo tutaj będzie przeplot nici. Przerzucamy białą nitkę, za każdym razem trzeba przepleść, żeby to się nie wypruło. O, to biała nić. I teraz znowu stukamy. Przeplot, tak. No i znowu deska i wzorek. Dwa razy się zarzuci. No i teraz znowu zarzucam czułenkiem, kolorem. No, to było 3 razy. Teraz trzeba znowu liczyć niteczki, żeby wyszła gwiazdeczka. W naszej placówce w Chrudzie działa też zespół śpiewaczy. Nasz zespół, który w przyszłym roku będzie obchodził 25-lecie swojej działalności. To trochę lat działa. Oczywiście zespół jest w większym składzie, bo są jeszcze tutaj panie i dwóch panów mamy w zespole. Zespół występował też wszędzie, długo by o tym mówić, bo i na festiwalach, i w różnych przeglądach. Głównie śpiewamy pieśni nasze, tutaj pieśni z Podlasia. Staramy się właśnie zachować pieśni nasze, tradycyjne, naszą tradycję podlaską tutaj z naszego regionu. Pani Marysiu, gdzie występowaliście? Co takie największe jakieś tam wrażenie, czy wspomnienia przyjemne?
No, dzięki zespołowi to ja zwiedziłam pół Polski, bo byliśmy w Sejmie, w Senacie. Nasz poseł Stefaniuk kiedyś nas tam zaprosił. No, wtedy w Warszawie spróbowaliśmy pierwszy raz sushi, które będziemy pamiętać do śmierci. Byliśmy, poza tym byliśmy, już nie pamiętam, na jakimś tam festiwalu w Płocku. No, niechcący byliśmy tam właśnie przy tym w zakonie Jezusa Miłosiernego, który ja nie wiedziałam, że ja tam trafię. A śpiewamy w zależności od okoliczności, przeważnie ludowe, no a czasem i biesiadne, bo tutaj grupy z rozkoszy czasem przyjeżdżają, no to trudno zanudzać tylko ludowymi, to trzeba czasem i biesiadne jakieś tam i dowcipne, no. Teraz z racji koronawirusa to już nie przyjeżdżają, może kiedy jak przestanie ten koronawirus, to znów do nas zawitają. Byli tutaj u nas z Izraela, była grupa, z Hiszpanii, jakiś kiedyś i Murzyn był. Ze mną tutaj w pracowni, przy tkaniu, przy wspominaniu o naszej działalności i o zespole i o pracowni tkackiej są panie. Zofia Jówko, Maria Chorwacka i Marianna Sawczuk. Tak, i panie jeszcze zaśpiewają w dawnym języku, tak jak dawniej mówiono tu w naszym regionie. Oczywiście teraz już tego języka nie ma, ale to mówimy o bardzo dawnych czasach i tu zaśpiewamy piosenkę, która była najbardziej znana i popularna. Oj, pójdu ja ponad buchom, oj, pójdu ja ponad buchom, oj, pójdu ja ponad buchom, de mój miły orę pługo. Oj, pójdu ja ponad buchom, de mój miły orę pługo. Zanesu ja jomu jesty, zanesu ja jomu jesty, zanesu ja jomu jesty, czy on schoczek meneś jest. Zanesu ja jomu jesty, czy on schoczek meneś jest. Zanesu ja jomu pyty, zanesu ja jomu pyty, zanesu ja jomu pyty, czy on schocze choworyty. Zanesu ja jomu jyty, czy on schocze choworyty. Ona je wsia i napywsia, ona je wsia i napywsia, ona je wsia i napywsia, toj na meżu pokoty wsia. Oj, na je wsia i napywsia, toj na meżu pokoty wsia. Czoho lażysz, a ne oresz, czoho lażysz, a ne oresz, czoho lażysz, a ne oresz, czom do mene ne choworysz, czoho lażysz, a ne oresz, czom do mene ne choworysz. A ja leżu i dumaju, a ja leżu i dumaju, a ja leżu i dumaju, szczo lada szczurzunku maju. A ja leżu i dumaju, szczo lada szczurzunku maju. Oj, pójdu ja utopiusia, oj, pójdu ja utopiusia, oj, pójdu ja utopiusia, a do tebe ne wernusia. Oj, pójdu ja utopiusia, a do tebe ne wernusia. Prebor został wpisany na Światową Listę UNESCO jako niematerialny produkt dziedzictwa kulturowego. Także nasze działania i to, co robimy, przyniosło owoc i cieszę się, że jest zauważalny i że po prostu już jest znany na całym świecie. Oprócz preboru w naszej pracowni staramy się pokazać różne techniki tkackie. Na zajęcia przyjeżdżają do nas dzieci, gdzie wykonują
wykonują proste prace na takich krosienkach i większych, gdzie ze szmatek bądź z włóczki wykonują tego typu pasiaki, bądź według własnego uznania jakieś opaski czy na głowę, czy na rękę. Także dzieciaki wykonują te prace samodzielnie, są bardzo zadowolone. Zresztą panie mogą potwierdzić, że dzieci są, cieszą się i nie widać u nich znudzenia. I także praca jest absorbująca i bardzo dla dzieci ciekawa. I co właśnie, co jeszcze najważniejsze, że każde dziecko zabiera wykonaną pracę przez siebie do domu. Także to tym większa satysfakcja. Ale zanim jeszcze dzieci przystąpią do tkania, tutaj w naszej pracowni mamy wszystkie urządzenia potrzebne do obróbki lnu. I zanim dzieci zaczną tkać, panie pokazują poszczególne etapy obróbki lnu, czyli jak len obrabiano, jak wybijano nasionka, jak później łamano, przędzono. I pokazujemy osnownicę, jak się osnuwa i dopiero idziemy na zajęcia już typowo tkackie na krosienkach. Również jak przyjeżdżają do nas grupy, to też pokazujemy cały ten obrzęd związany z obróbką lnu i też pokazujemy tkanie. Także jak wspomniałam, jest perebor i z tego się cieszymy. Tu na ścianie jest nasza mistrzyni, pani Stanisława Baj. Nasza pracownia nosi jej imię. Ona właśnie była tą, która przekazała nam tajniki tkania pereboru. Tu są jej dyplomy. I głównie w naszej pracowni taką osobą tkającą perebor jest pani Zosia. Ja tkam, bo też tu pani Zosia przekazała tą wiedzę. Ja przy niej obserwując też uczestniczyłam w warsztatach w Kusince. No potrafię tkać i tak z doskoku tutaj na tych mniejszych krosienkach, tam po prostu próbuję swoich sił i no nawet dobrze mi to wychodzi, z czego się cieszę, no ale czasu trochę za mało, ale myślę, że jak przejdę na emeryturę, to będzie tego czasu trochę więcej i wtedy zajmę się tym. Oprócz właśnie tego wykonujemy takie krajki. Mamy tutaj 4 duże krosna i 2 mniejsze. Wykonujemy tego typu krajki nasze podlaskie, to do stroju męskiego. A z resztek różnych tkanin tniemy na paseczki i tkamy chodniki. Takie właśnie szmaciaki. Są różne kolory, różne wzory. Tutaj tylko pokazujemy jeden na wzór, że wszystko można wykorzystać w tkaniu. Resztki, szmatek, wszystko i nici, to wszystko wykorzystujemy tutaj w naszej pracowni. W naszej pracowni odbywa się też konkurs tkacki, przygraniczny konkurs tkacki. Tkactwo w Dolinie Bugu i Krzny. W tym roku będzie to już po raz 12 organizowane. Mam nadzieję, że właśnie ten konkurs będzie z udziałem uczestników, bo niestety rok ubiegły był ten rokiem dla nas fatalnym, że odbyło się podsumowanie konkursu, no niestety przy pustej sali. Co najważniejsze, konkurs cieszy się wielkim powodzeniem i przybywa nam tkaczy. Tym bardziej, że nasz konkurs jak gdyby odbywa się w 4 kategoriach i każdy może znaleźć dla siebie swoją dziedzinę, w której uprawia daną technikę tkacką. Mamy perebory, mamy gobeliny i kilimy, mamy tkaniny wielonicielnicowe i dowolną technikę tkacką. Także w każdej tej technice może uczestnik odnaleźć się. I właśnie no mamy dużo prac. Tutaj pani Zosia rokrocznie bierze udział i może potwierdzić, że impreza cieszy się powodzeniem i tkaczy przybywa. W naszej pracowni tkackiej panie, które jak gdyby systematycznie tutaj tkają i pomagają, to oczywiście pani Zosia Jówko, która jest naszą mistrzynią tkania, zdobywa nagrody, bierze udział w różnych konkursach i w Białymstoku, i w Bydgoszczy. Też można by było mówić dużo, także pani Zosia mogłaby się chwalić. Ja myślę, że trzeba jakieś opracowanie zrobić o jej pracy i umieścić zdjęcia, bo naprawdę wykonuje przepiękne prace. Tutaj też pani Marianna Sawczuk w pracowni
działa i pomaga i też tka. I jest jeszcze pani Marianna Jówko, no chora jest dzisiaj, nie mogła przyjść. Ona też tutaj w pracowni się udziela i też no jest zaangażowana w tkanie i tka na krosnach. Pani Marysia nasza tutaj jest w zespole, Marysia Charwacka. Tka, przychodzi, jak są prowadzone zajęcia, ale oprócz tego jest to mistrzyni w wykonywaniu pisanek tradycyjnych ludowych, bierze udział w konkursach o zasięgu powiatowym, też dostaje laury i oczywiście nie, już przy okazji pochwalę się, że oprócz tkania tutaj pani Marysia przepięknie wyszywa, no i też w Sitniku bierze udział w konkursie koronkarskim i co roku i zdobywa czołowe miejsca. Także tutaj mamy same zdolne kobiety. No jeszcze nie ma tych wszystkich kobiet, bo i Zofia Guzarów też, jak są zajęcia, przychodzi, pomaga. No pan jest z zespołu, cały zespół jest zaangażowany w też wprowadzenie tutaj zajęć. Oprócz śpiewu panie też tutaj twórczo pracują. Nasza pracownia promuje naszą gminę na różnych imprezach, różnych festiwalach, różnych działaniach twórczych i nie tylko gminę, cały powiat, a nawet i województwo. W 2007 roku z okazji 10-lecia zespołu nasza pracownia właśnie też za działania swoje otrzymała Złoty Krzyż od starosty Bielskiego. Cieszę się bardzo i mam nadzieję, że tych medali będzie przybywać.